Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z grupą AB. Tematem będzie omówienie sytuacji po drugim kwartale roku finansowego 2023-2024, czyli po kalendarzowym pierwszym kwartale bieżącego roku. Będziemy również rozmawiać o przyszłości, o tym, co ciekawego w branży IT, nowych technologii. Co też ciekawego te technologie i zmiany mogą przynieść dla grupy AB i jaką wartość grupa AB może też dzięki temu wygenerować dla akcjonariuszy. Do Państwa dyspozycji w dniu dzisiejszym będzie Pan Wiceprezes Grzegorz Ochendzan, odpowiadający za finanse tej grupy. Będziemy przechodzić przez prezentację, a następnie rozpoczniemy sesję pytań i odpowiedzi. Do zadawania pytań na czacie, który jest już otwarty, zachęcam Państwa już teraz, a tymczasem oddaję głos Panu Prezesowi. Zapraszam do prezentacji. Dziękuję, Adrian. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że Państwo przybyliście na konferencję wynikową po wynikach, które z końcem marca zakończyliśmy wyniki pierwszego półrocza roku finansowego 2023-2024, przepraszam. Jednocześnie no jest to dla nas ten pierwszy kwartał, prawda, tego roku i też pewnie duża chęć poznania, jak ten kwartał zachowywał się jako ten pierwszy kwartał nowego roku i jak ten kwartał wpłynie, prawda, i czy widać jakieś sygnały związane z kolejnymi kwartałami, jak te kolejne kwartały tego roku będą się zachowywać. Mam nadzieję, że podczas mojej prezentacji na te wszystkie pytania będę w stanie odpowiedzieć, ale jeżeli będą jakieś pytania, na które nie będę w stanie odpowiedzieć albo nie odpowiem w trakcie mojej prezentacji, to bardzo proszę zadawać te pytania na czacie, który już mam nadzieję, że Adrian jest udostępniony. I po zakończeniu mojej prezentacji będziemy na poszczególne pytania odpowiadać. Szanowni Państwo, zacznę od wyników finansowych, ale przede wszystkim taki krótki slajd może pokazujący ten 2023 rok, prawda? Czyli ten, który nie, w zasadzie niebawem, nie tak dawno zamknęliśmy. 2023 rok w ujęciu kalendarzowym. Nasz rok finansowy jest od października do września, więc de facto mamy takie dwie cezury czasowe, można powiedzieć. Pierwsza to rok finansowy, a drugi to ten rok kalendarzowy. Więc ten rok kalendarzowy, jeszcze raz chciałbym go podsumować, czy jakby pokazać, żeby rzeczywiście na kanwie tych wyników pokazać naszą grupę jako największego dystrybutora w Polsce i w regionie Polska, Czechy, Słowacja, czyli takim mocnym regionie CEE, który ma największe oddziaływanie, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów IT w tym całym właśnie regionie Europy Środkowej. My, szanowni Państwo, w tym 2023 roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe. Sprzedaż ponad 15,5 miliarda złotych, EBITDA ponad 305 milionów złotych, zysk netto ponad 161 milionów złotych, no to pokazuje, że te wyniki rzeczywiście były rekordowe, ale co więcej, my można od ten cały XXI wiek, jeżeli popatrzymy od 2001 roku, notujemy nieustanny wzrost przychodów. Oczywiście były takie, powiedzmy, dwa lata, 2009, czyli ten kryzys, credit crunch, kryzys finansowy, i 2018 rok, czyli takie istotne, prawda, załamanie w rynku IT, kiedy my nie rosliśmy, a pokazaliśmy wyniki finansowe rok do roku na tym samym poziomie. Więc ten cały 2000, poza tymi okresami, ten cały XXI wiek notujemy nieustanny silne wzrosty, szczególnie jak popatrzymy w ten okres od 2020 roku, czyli od okresu pandemii, kiedy na trwałe zwiększył się popyt na rozwiązania IT, które dystrybuujemy,
No i które, jak pokazuje kolejne, prawda, okresy, utrzymuje się na tym już właśnie zwiększonym poziomie. Te nasze wyniki finansowe, one nie byłyby możliwe, gdyby nie to, że współpracujemy z największą w regionie aktywną liczbą partnerów handlowych, to jest około 16 tysięcy partnerów i mamy najszerszą ofertę dystrybucyjną. Współpracujemy, czy jakby mamy w ofercie 800 brandów, to jest niemalże 100 tysięcy indeksów dostępnych, ale dostępnych w jaki sposób? Dostępnych na półce, że jeżeli dzisiaj Państwo wybierzecie ten produkt, to dzisiaj go albo, no w zasadzie będzie wysłany do Państwa, prawda? Albo współpracujemy w modelu wysyłek, a nie w modelu odbiorów osobistych, więc dzisiaj ten towar zostanie do Państwa wysłany. To jest bardzo istotne, bo jak przejdziemy kolejne slajdy, będę chciał pokazać, dlaczego te nasze udziały rynkowe tak właśnie rosną i z czego wynika ten nasz sukces w tych ostatnich latach, jak on został zbudowany. Przejdźmy do wyników finansowych za i ostatni kwartał, i ostatnie półrocze. Zaraportowane wyniki finansowe, podkreślam właśnie słowo, zaraportowane, wyniosły na poziomie przychodów 3,2 miliarda złotych, EBITDA wyniosła 67,5 miliona złotych, no i zysk netto 36,7 miliona złotych. W relacji do analogicznego okresu przed rokiem, jak Państwo popatrzycie, no to jest na poziomie przychodów, to jest spadek przychodów o 9,3%. EBITDA to jest, można powiedzieć, na tym samym poziomie spadek o 0,2%. No i zysk netto wzrost o 15,2%. Tutaj ten wzrost zysku netto w relacji do EBITDA, prawda, która jest na tym samym poziomie rok do roku, wystąpił z uwagi na mocne ograniczenie kosztów finansowych. Tu jak popatrzymy, to per saldo, koszty minus przychody finansowe za ten zaraportowany kwartał wyniósł 15,2 miliona. Przed rokiem za ten analogiczny kwartał wyniósł 21,2 miliona, czyli są tutaj 6 milionów złotych niższe koszty finansowe. Natomiast jak Państwo zwrócicie uwagę, jest taka dodatkowa kolumna Q1 2024, adjustowane czy adjustowane. I co ono oznacza? Otóż, szanowni Państwo, z racji tego, że około 40% na poziomie przychodów, no, porównywalne parametry na poziomie EBITDA i zysku netto jest generowane w Czechach i na Słowacji, głównie w Czechach, to w związku z silnym osłabieniem korony czeskiej, jakie to osłabienie wystąpiło między, jak porównamy okresy sprawozdawcze Q1 24 do Q1 23, to osłabienie wyniosło 13,5%. W związku z tym te przychody, które konsolidujemy z tej części czesko-słowackiej, one o te 13,5% automatycznie były niższe. I o ile w koronie czeskiej przychody właśnie na rynku czeskim były dodatnie, 2%, między 2 a 3%. O tyle jak to skonsolidujemy, to się okazuje, że jest na poziomie już po przejrzeniu na złotówkę, są to istotnie ujemne wartości. I teraz pozwoliliśmy sobie wprowadzić taką dodatkową kolumnę właśnie, tą adjustowaną, która została wyliczona w oparciu o kurs korony czeskiej, taki jaki był przed rokiem, w tym okresie Q1-23. I te wyniki pokazują właśnie, no taki bym powiedział, oczyszczony z efektu tego negatywnego wpływu spadku korony czeskiej do złotówki, oczyszczony wynik finansowy, taki PNL jakby pro forma. Przychody ze sprzedaży w oparciu o takie założenia wyniosłyby 3,4 miliarda złotych i byłyby w porównaniu do Q1 23 niższe o niecałe 3%, 2 dokładnie 0,9%. EBITDA wyniosłaby 72,2 miliona złotych i byłaby wyższa w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem o 6,7%. No i zysk netto wyniósłby niemalże 39 milionów złotych i byłby w porównaniu do tego okresu przed rokiem, czyli Q1 23, wyższy o 22,3%. To jest bardzo istotny wpływ, no, różnicy, prawda, w kursach walut w sytuacji, kiedy no, działa się w otoczeniu międzynarodowym i przy konsolidacji następuje właśnie taka albo niekorzystna, albo korzystna, prawda, zmiana. Pokazujemy
taką adjustowaną, prawda, adjustowane wyniki, dlatego że pierwszy raz w historii, kiedy no, konsolidujemy wyniki w ramach grupy AB, w przeciągu jednego roku tak mocno odchylił się kurs korony czeskiej do złotówki. Jeżeli były umocnienia czy osłabienia korony czeskiej, to one miały, no, występowały na poziomach kilku procent maksymalnie. No, teraz, jak widać, ten pierwszy kwartał był dobitnie negatywny, to jest 13,5%, stąd też pozwoliliśmy sobie już drugi kwartał z rzędu zrobić takie porównanie, bo również i w czwartym kwartale te wyniki były naznaczone silnym osłabieniem korony czeskiej. Wtedy to było około 7%, teraz 13,5%. W związku z tym, jeżeli przejdziemy na kolejny slajd, gdzie pokazuję wyniki za te właśnie pierwsze półrocze, to również pozwoliłem sobie zrobić taki sam zabieg, bo za ten cały okres 6 miesięcy ta korona czeska do złotówki rok do roku, jak porównamy, osłabiła się o 10,4%. W związku z tym te wyniki, jak Państwo widzicie, sprawozdawane bez adiustacji na poziomie przychodów, one spadły o 2,8%, ale gdybyśmy zadiustowali je, no to nie odnotowujemy spadku, tylko pokazujemy, że one by wzrosły o 1,7%. A podobnie na wynik na poziomie marży EBITDA nie spadałby o 2,5%, tylko wzrósłby o niemalże 2%, bo ta EBITDA wyniosłaby 185,7 miliona złotych, a nie, tak jak to w sprawozdaniu ma miejsce, 177,7 miliona złotych. Zysk netto, zarówno ten nieadjustowany, jak i adjustowany, jest pozytywny, on odnotowuje wzrosty z racji, no, przede wszystkim właśnie tego komponentu niższych kosztów finansowych, o czym za chwileczkę będę mówił, z czego to wynika. No i ten zysk netto sprawozdawany zwiększył się o 6,5%. Gdybyśmy nie mieli tego negatywnego wpływu korony czeskiej, on wzrósłby o niemalże 11%. Szanowni Państwo, ten spadek kosztów finansowych, bo on jest bardzo istotny, ma istotny wpływ na wzrost, prawda, wyników finansowych, on w dużej mierze wynika z tego, że rok do roku, jak porównamy, ten kapitał pracujący byliśmy w stanie mocno zredukować. Natomiast jak popatrzymy na takie zdjęcie, prawda, bilansowe na koniec marca, jest ten kapitał pracujący niższy o 6% wartościowo, to jest około 80 milionów. No i ktoś powie, no 80 milionów to nie aż taki duży, prawda, wpływ. Oczywiście to jest tylko zdjęcie na koniec okresu, natomiast gdybyśmy popatrzyli na te okresy porównawcze od października 23 do marca 24 i od października 22 do marca 23, to się okaże, że te właśnie sprawozdawane okresy porównawcze 22-23, wtedy to zadłużenie było znacząco wyższe. A z czego ono wynikało? Ono wynikało, tutaj jedno słowo właśnie przypomnienia, cofając się do tego okresu, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy wtedy do czynienia jeszcze z takim efektem zerwanych łańcuchów dostaw i my w tym roku 22, kiedy to takie największe skumulowanie tej niepewności związanej z dostawami z Chin, no bo przede wszystkim z Chin, czy też generalnie z Azji miało miejsce, my wtedy podjęliśmy decyzję o tym, żeby zwiększyć zatowarowanie, żeby te zapasy na magazynie, te fizyczne, dostępne od ręki były wyższe, po to, żeby ta dostępność dla tego towaru, prawda, dla tych zamówień, pokrycie tych zamówień było jak najwyższe. To przyniosło wymierne efekty, ale no, z drugiej strony nas to kosztowało dodatkowe odsetki, które ponosiliśmy w związku z finansowaniem tego wyższego magazynu, tych wyższych zapasów. I stąd takie omówienie jako ten jeden z czynników. No, oczywiście mamy do czynienia ze stopniowym obniżeniem stóp procentowych w Czechach. Tam Czeski Bank Centralny stopniowo obniża oprocentowanie korony czeskiej. W Polsce mieliśmy do czynienia z tym jednorazowym, ale mocną redukcją stopy referencyjnej, prawda? To było w okolicach sierpnia, września, więc to te czynniki na pewno porównawczo również, jak porównujemy te dwa okresy, miały miejsce. Natomiast największy wpływ, o którym przed chwilą powiedziałem, to właśnie były te redukcje kapitału pracującego, które w tych porównawczych okresach miały miejsce. Dzięki temu byliśmy w stanie zmniejszyć zadłużenie finansowe netto
zarówno przed tym MSSF-em 16, czyli przed leasingiem, jak i uwzględniając leasing, o bardzo istotną wartość. Tutaj zadłużenie netto przed MSSF-em 16 spadło do 103 milionów złotych, to jest redukcja o 43%. Uwzględniając MSSF 16, to zadłużenie netto wynosi 150 milionów złotych, jest to redukcja w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem o 36%. Przechodząc do slajdów omawiających wskaźniki efektywności zarządzania i rentowności, no zacznę od tych wskaźników rentowności, które za ten okres i pierwszego kwartału, i całego tych 12 kroczących miesięcy, jak w przypadku Rosji czy ROE, prawda, wyglądają imponująco. EBITDA w pierwszym kwartale przekroczyła 2%, dokładnie 2,1%, więc tutaj odnotowujemy no, rekordowe parametry EBITDA w ujęciu procentowym. Marża zysku netto wzrosła do 1,14%, czyli również jak porównamy z okresami sprzed roku, dwóch, trzech, tego właśnie pierwszego kwartału, no to odnotowujemy najwyższe poziomy tej marży zysku netto. Rosji ROE, która jest mierzona w ujęciu tych takich kroczących 12 miesięcy, również kształtuje się na jednych z najwyższych poziomów. Rosji 18,7%, ROE 12,6%. No tutaj były wyższe, ale z uwagi na to, że kapitały własne były niższe, więc można powiedzieć, że przy tych wyższych kapitałach własnych zachowujemy na wysokim poziomie rentowność tych właśnie kapitałów własnych. Mamy bezpieczną strukturę zdywersyfikowaną, bezpieczną strukturę zadłużenia. Zadłużenie, ten wskaźnik zadłużenia ogółem kształtuje się na poziomie nie, no, mniej niż 63%. My wewnętrznie mamy taką zasadę, że ten w związku z rozwojem, prawda, zachowujemy ten wskaźnik na poziomie takim docelowym, takim wzorcem metra jest u nas ten wskaźnik na poziomie 66%, tak aby aktywa były finansowane jedną trzecią przez kapitały własne, dwie trzecie przez kapitały obce. Jak widać tutaj to finansowanie poprzez kapitały własne nawet jest nieco wyższe. Dług netto do EBITDA wyniósł 0,49 i tutaj widzimy, no, kształtuje się na najniższym poziomie w porównaniu do ostatnich lat. Więc jest to bardzo bezpieczny poziom. Jeszcze można powiedzieć niższym poziomem cechuje się wskaźnik długu netto, długu finansowego netto do kapitału własnych, tu tylko 11%, więc również bardzo stabilne, bardzo niskie poziomy zadłużenia tych kapitałów własnych. No i zadłużenie finansowe netto przed tym MSSF-em 16 wynosi 103 miliony złotych, więc jak popatrzymy na te lata wstecz, 3 lata wstecz, no to są to najniższe poziomy, które w tym okresie ostatniego kwartału notujemy. Działalność cechuje się takim stabilnym cyklem konwersji gotówki. Ostatni kwartał zamknęliśmy na poziomie 37 dni. I rzeczywiście, jak popatrzymy na takie przebiegi długoletnie, to ten cykl konwersji gotówki utrzymuje się zazwyczaj w takim przedziale między 30 a 40 dni. To jest taki charakterystyczny, bardzo typowy parametr dla dystrybutora, gdzie obok no, należności, które musimy no, ponosić, no bo sprzedajemy, prawda, w kredycie kupieckim, no musimy mieć ten zapas na magazynie, a z racji tego, że ten zapas no, pochodzi bardzo często właśnie z fabryk ulokowanych w Chinach i szerzej w Azji, ale ten cykl odnawiania zapasów musi być na takim poziomie ustalony, żeby ta oferta była w sposób niezakłócony dostępna dla naszych partnerów handlowych. Ale jak pokazują parametry, utrzymujemy ten wskaźnik na takim bezpiecznym, stabilnym poziomie. Przechodząc do płynności finansowej, napisaliśmy, że ona jest pod kontrolą, bo rzeczywiście wskaźnik płynności bieżącej jest, wykazuje taki korzystny, trwały trend wzrostowy. Płynność szybka utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie, to jest 0,7, w poprzednich latach 0,71 czy też 0,58 są bardzo bezpieczne poziomy, które jednocześnie
pozwalają nam na utrzymanie bardzo wysokiej moralności płatniczej, a ta jest doceniana przez przede wszystkim zakłady ubezpieczeń, które dostarczają limitów kredytowych, ubezpieczonych limitów kredytowych dla naszych dostawców, dla nas, jeżeli chodzi o ubezpieczenie naszych należności, ale przede wszystkim tutaj dbamy o to, żeby nasi dostawcy mieli wysokie limity kredytowe na AB, po to, żeby AB mogło w sposób niezakłócony, w sposób taki płynny realizować zakupy bez konieczności realizacji przedpłat, a żeby tutaj ta struktura zakupów i rentowność pochodząca z tych zakupów była niezakłócona, szczególnie mając na uwadze no, obecnie wysokie koszty finansowania, wysokie koszty odsetkowe. Za pierwsze półrocze wykazujemy solidne, stabilne, mocne, można powiedzieć, przepływy pieniężne na poziomie operacyjnym. Ostatnie półrocze to 130, prawie 6 milionów operacyjnego cash flow. Jest to efekt takiej wysokiej dyscypliny zarządzania właśnie kapitałem pracującym, poprawy tych parametrów cały czas, tak żeby tam, gdzie ten zapas możemy, prawda, w sposób taki zoptymalizowany utrzymywać na magazynie bez ryzyka, że będą braki w dostępności, no to tam go redukujemy. Tam, gdzie wiemy, że my potrzebujemy ten wyższy zapas z uwagi na pewną niestabilność dostaw, prawda, czy różne inne okoliczności z tym związane, na przykład jakieś problemy w dostępności w komponentów, o to te zapasy w tamtych obszarach, w tych zakresach musimy utrzymywać wyższe. Jak pokazujemy i ten rok, jak pokazuje, i jak poprzedni rok pokazuje, radzimy sobie z tym bardzo dobrze generujemy w sposób właśnie taki dodatni, korzystny, operacyjny cash flow i dzięki temu zmniejszamy zadłużenie odsetkowe, tym samym zmniejszamy koszty odsetkowe, które gdzieś tam w tym PNL-u, jak widać, mocno rok do roku zostały zredukowane. Przechodząc do kosztów operacyjnych, tak zwanych SG&A, no to ten ostatni okres kroczących 12 miesięcy tutaj w układzie LTM, czyli prawda, ostatnich 12 miesięcy pokazujemy, utrzymujemy na stabilnym, niskim poziomie, to jest kolejne 2,1% tych kosztów w relacji do wygenerowanych przychodów. Ta kontrola kosztów, stały proces usprawniania tych wszystkich operacyjnych czynności, które jako spółka dystrybucyjna realizujemy, przynosi no, wymierne efekty, bo rzeczywiście należy na to nałożyć jeszcze fakt, że przez ostatnie niemalże 2 lata funkcjonujemy w silnym otoczeniu inflacyjnym, co przekłada się na wzrost kosztów w różnych, prawda, kategoriach tych kosztów. Natomiast pomimo tego negatywnego zjawiska, jakie ma miejsce w gospodarce, nam udaje się utrzymywać te koszty operacyjne na bardzo niskim poziomie i to jest dobra rękojmia do tego, żeby w długim okresie, prawda, realizować efektywnie tę działalność operacyjną, którą realizujemy i żeby generować solidne zyski i solidny zwrot zaangażowanych kapitałów. To, co ważne, utrzymujemy stabilne, mocne fundamenty finansowe, zdywersyfikowane źródła finansowania oparte o kredyty i obligacje. Tutaj na koniec marca pokazujemy, że ta struktura, prawda, kredytów i obligacji była no 50, niemalże do 50. Te źródła długoterminowe ważą nawet więcej w strukturze finansowania niż źródła krótkoterminowe, ale tych źródeł krótkoterminowych mamy w dużym stopniu, one są niewykorzystane i tutaj ten dolny wykres, ten dolny serek pokazuje, że w tym całym dostępnym finansowaniu krótkoterminowym 222 miliony zostało wykorzystanych, a do wykorzystania jest 763 miliony złotych, więc tutaj czujemy się bezpieczni, a taka struktura pozwala nam bezpiecznie wchodzić w no, te zmienne otoczenie i funkcjonować w tym zmiennym otoczeniu rynkowym, nie tylko makroekonomicznym, ale i geopolitycznym, bo różne rzeczy dookoła nas się dzieją. My staramy się jak najbezpieczniej, jak najsolidniej być gotowym na różnego rodzaju turbulencje i to między innymi jest tego przykładem.
Szanowni Państwo, tutaj chcieliśmy się pochwalić ostatnimi rekomendacjami, które otrzymaliśmy od domów maklerskich, które nas, mówiąc tak kolokwialnie, pokrywają, prawda, czyli piszą raporty analityczne na nasz temat. Rekomendacje najwyższa 137 zł, więc przy zamknięciu notowań z wczoraj, prawda, na poziomie 92 zł, no jeszcze jest jakiś tutaj potencjał do wzrostu naszych akcji. Z tego się cieszymy i to jest jednocześnie dla nas duże zobowiązanie do tego, żeby ciężej pracować i osiągać coraz to lepsze wyniki finansowe, co codziennie, prawda, mozolnie staramy się wykuwać. Szanowni Państwo, taki slajd mam, który chciałem pokazać, jak wyglądał rynek i też jak my na tym tle wyglądaliśmy w pierwszym kwartale tego roku, ale zacznę od tego slajdu, od tego, powiedzmy, tej części, która pokazuje nasze udziały rynkowe, nasze wzrosty udziałów rynkowych na przestrzeni od 2020 roku. Jak Państwo widzicie, te udziały rynkowe w kolejnych latach one rosły ze zmienną wielkością, prawda, 2 punkty procentowe, 0,4 punktu procentowego, 1,3 punktu procentowego w 2023 roku, 2,5 punktu procentowego i w 2024 roku, w tym kwartale ostatnim sprawozdawanym, 0,5 punktu procentowego. To pokazuje, że niezależnie od sytuacji rynkowej my cały czas powiększamy nasze udziały rynkowe. Ten 2023 rok był szczególnie mocny z naszej strony, ale było to też jakby konsekwencją tego, o czym mówiłem wcześniej, o tym takim większym zatowarowaniu w okresie zerwanych łańcuchów dostaw, kiedy to ta dostępność produktowa pozwoliła nam na, no można powiedzieć, zdobycie nowych udziałów rynkowych, na zdobycie nowych klientów, na powiększenie udziałów w sprzedaży do tych klientów i to udało nam się zrealizować w sposób trwały, co pokazuje, że kolejny kwartał, czy kolejny okres tutaj kwartalny nie przynosi spadku udziałów rynkowych, a wręcz odwrotnie, przynosi kolejne zdobycze, prawda, w postaci 0,5 punktu procentowego wyższych udziałów rynkowych w tym ostatnim kwartale, który jest objęty sprawozdaniem. Na dole pokazałem takie procenciki, które informują o tym, jak ten rynek się zachowywał. No, rynki, zarówno ten Polska, Czechy, Słowacja, jak i ten europejski, były rynkami spadkowymi w pierwszym kwartale. My na tym tle, można powiedzieć, zwiększyliśmy właśnie nasz stan posiadania, ale te 2,9%, które też tam pokazywałem przy tych sztywnych kursach, prawda, koreny czeskiej do złotówki, zanotowaliśmy taki spadek i on rzeczywiście jest zgodny ze spadkiem, który pokazujemy w oparciu o dane kontekstowe. Te sukcesy, które realizujemy na rynku, są doceniane przez naszych klientów i wyrazem tego są nagrody, które zdobywamy. Pokazuję tutaj nagrodę, którą zdobyliśmy, a nagroda, no właśnie, przyznana głosami naszych partnerów przy głosowaniu zorganizowanym przez agencję Kontekst. Rok 2023, a nagroda zdobyta za 23, czyli na początku 2024 roku. Zdobyliśmy nagrodę dystrybutora roku po raz kolejny zresztą, zarówno w Polsce, w Czechach, jak i na Słowacji. To cieszy, bo to pokazuje, że ten trud, wkład, prawda, w budowanie relacji z naszymi partnerami, budowanie oferty produktowej, całego ekosystemu rozwiązań i ułatwień dla naszych partnerów jest przez nich właśnie doceniany, chociażby właśnie w postaci głosów, które oddają w tego typu organizowanych konkursach. Kolejny slajd pokazuje to, co będzie nas czekać, bo tak jak pewnie Państwo, widząc wyniki po pierwszym kwartale, mówią, no dobrze, no to tutaj tam, powiedzmy, lekki spadek, ale co dalej, prawda? No jakie widzicie trendy? No są te trendy dość wyraźnie widoczne i takie trendy, które pewnie Państwo albo oglądacie, albo czytacie, prawda, albo słuchacie informacje na temat sztucznej inteligencji, one są już coraz bardziej widoczne i ten postęp technologii w zakresie sztucznej inteligencji w przemyśle, w medycynie czy w biznesie ma miejsce. Również w biznesie widoczny jest coraz mocniej ten taki kierunek związany z automatyzacją i komputeryzacją. To jest
szukanie przewag, budowanie przewag konkurencyjnych i też efektywności. I w tym zakresie też bardzo istotne są te rozwiązania związane z brzegami sieci, czyli infrastruktura, która ma zapewnić efektywne działanie rozwiązań informatycznych właśnie na tych brzegach sieci. To również, jeżeli chodzi o trendy, to również i taki kolejny trend związany z modelem sprzedaży as a service, który od paru lat zdobywa coraz więcej zwolenników i widać, jak on się rozwija. Chciałbym również zwrócić uwagę na bardzo istotny trend, ale też jakby na bardzo istotną potrzebę związaną z sytuacją, jaka występuje. Chodzi o cyberbezpieczeństwo, a też jakby z tym związane właśnie te ataki w sieci. To, proszę Państwa, jest kolejny trend, który będzie generował no, duże zainteresowanie rozwiązaniami w tym zakresie, żeby chronić jak najlepiej infrastrukturę no i środowisko, jakie w firmach czy w organizacjach występuje. No i takim ostatnim trendem, który widzimy, no to jest zmiana modelu pracy, która ma miejsce szczególnie mając na uwadze ten okres od momentu pandemii, bo to wtedy ta praca hybrydowa, czy wprost w 100% zdalna rozpoczęła się, no i rzeczywiście ma coraz więcej zwolenników. Pracownicy nie powrócili do pracy stacjonarnej, albo jeżeli już, to pracują w modelu hybrydowym. No i z tego tytułu wynika ten dodatkowy popyt na trwale, który wzrósł i który utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie niż to, co jeszcze notowaliśmy właśnie przed okresem pandemii. Takim powiedziałbym dodatkowym elementem, który będzie wzmacniał te trendy, no to są korzystne prognozy makroekonomiczne. Zarówno PKB, wzrost konsumpcji, jak i bezrobocie oczekiwane czy prognozowane jest na ten rok w tych trzech krajach. I to z tego powodu też można spodziewać się, prawda, z tego źródła też będą pochodziły dodatkowe elementy, czynniki wzrostu. I agencja Gartner, która prognozuje zachowania na rynku IT, ona oczekuje, że w tym 2024 roku systemy data center, urządzenia, czyli hardware, jak i software będą no, wzrostowe. To jest szczególnie urządzenia, które w 2023 roku zanotowały dość istotny spadek. Oczekuje się, że ten rok 2024 będzie odbiciem, no i niemalże 4% wzrostu sprzedaż urządzeń zanotuje w całym roku. Te prognozy dotyczą wydatków światowych, natomiast patrząc na to nasze podwórze, te trendy, jak najbardziej, o których powiedzieliśmy sobie, jak najbardziej będą mieć miejsce, czy już mają miejsce, my je już dostrzegamy, no, analizując sprzedaż, która w pierwszym kwartale i w tym drugim kwartale, który teraz realizujemy, ma miejsce. Z tego tytułu my też postrzegamy właśnie perspektywy dla rozwoju naszej sprzedaży w tym kwartale, w kolejnym kwartale. I na tym slajdzie chciałem Państwu pokazać i pokrótce omówić te perspektywy, te trendy, czy też ten popyt, który my widzimy, że najprawdopodobniej będzie miał miejsce. Zacznę od rynku konsumenckiego, który jest silny czy stabilny. W pierwszym kwartale był wyraźnie tutaj odstawał na plus. Tą perspektywą dalszego rozwoju naszej sprzedaży w tym obszarze, w tym rynku konsumenckim jest rodzący się popyt odtworzeniowy w zakresie rozwiązań IT, sprzętu, ale też i oprogramowania. Popyt odtworzeniowy po zakupach covidowych, tych wczesno-covidowych, które miały miejsce w 2020 roku.
Z tym związane jest też, tutaj przeskoczę na ten kwadracik po środku na dole, z tym związane też jest właśnie ten cykl używania komputera, który wynosi między 3 a 5 lat i też zapowiedziane zaprzestanie wsparcia dla Windows 10. Dlaczego tak przeskoczyłem? No dlatego, że wolumenowo najwięcej się sprzedało w tym okresie na początku COVID-u, najwięcej się sprzedało laptopów, prawda, które w zdecydowanej większości właśnie bazowały na Windows 10, na systemie operacyjnym. No i teraz przychodzi czas wymiany tego sprzętu i rzeczywiście jest to już zauważalne. Ten efekt w pierwszym kwartale już był widoczny, bo na tych urządzeniach zanotowaliśmy wzrosty, a to jest dopiero początek tego całego procesu wymiany sprzętu, a dodatkowo ten okres zapowiadany zaprzestania wsparcia dla Windows 10, on jest przewidziany na następny rok, ale już teraz widoczny jest zakup rozwiązań z Windowsem 11 jako tym, który ma być tym Windowsem wspieranym, czyli to oznacza, że zakupowane są rozwiązania już mocniejsze, tak aby ten Windows 11 był, można tak powiedzieć, kolokwialnie udźwignięty. Kolejnym trendem na tym rynku konsumenckim, który my widzimy, to jest trend związany z programem wspomagającym mieszkalnictwo. My oczywiście jako AB nie mamy nic wspólnego z deweloperką, ale z racji tego, że osoby, które odbiorą te mieszkania, prawda, będą musiały je wyposażyć. No i tutaj ta nasza oferta na pewno trafia do ich potrzeb, czyli mam na myśli sprzęt AGD, również telewizory. No i to dodatkowo jeszcze jak nałożymy na to ten rok sportowy, czyli fakt, że te igrzyska olimpijskie czy wcześniej Mistrzostwa Europy piłce nożnej będą mieć miejsce, no to to jakby rzeczywiście będzie tym dodatkowym boosterem generującym popyt na te produkty RTV i AGD. Kolejnym obszarem jest obszar VAT, który za chwileczkę na kolejnych slajdach będę omawiał, jak myśmy zamknęli ten pierwszy kwartał w sprzedaży produktów VAT. Natomiast tutaj ważna informacja, że w oparciu o dane z PMR-u, które mówią o wzroście usług cloudowych i big data, tutaj z tym my utożsamiamy dalszy wzrost popytu na rozwiązania VAT-owskie, na sprzedaż tych rozwiązań właśnie do tych instytucji, które nie tylko, również firm, prawda, które no, w ramach rozwoju tych usług będą opierały się na tych rozwiązaniach zaawansowanych. To też nowa dyrektywa NIS2, która powoduje, że oczekiwane są nowe inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Ta dyrektywa wchodzi bodajże w październiku tego roku, więc już teraz kolejne, bo ta dyrektywa zakłada objęcie wymogiem związanym z cyberbezpieczeństwem więcej organizacji, jak i również przedsiębiorstw prywatnych, więc to z pewnością będzie się przekładać na dodatkowy popyt na te rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale również i tak pragmatycznie patrząc, prawda, jeżeli obserwuje się ten wzrost ataków cybernetycznych, jak i również sytuacja geopolityczna, to to przekłada się właśnie na wzrost zapotrzebowania na rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa i te wzrosty sprzedaży my również obserwujemy. Kolejnym takim obszarem no to jest transformacja cyfrowa. To jest z transformacją cyfrową związane są dwa duże programy unijne, to jest KPO, które dla Polski przewiduje niemalże 13 miliardów euro dotacji. To jest również program Unii Europejskiej Digital Decade 2030. Są to środki, które mają być przeznaczone na inwestycje między innymi w szkolnictwo, w administrację publiczną i one stopniowo są uwalniane, czy będą uwalniane i one będą generować te dobre perspektywy, jeżeli chodzi o popyt na rozwiązania AB. To również wzrost zapotrzebowania na moce obliczeniowe, jeżeli chodzi o urządzenia, między innymi serwery, komputery.
A tutaj dodatkowo jeszcze związane z rozwojem sztucznej inteligencji. No i takim kolejnym trendem no to jest ten nowy standard sieci bezprzewodowych Wi-Fi 7 czy Wi-Fi 7, który za chwileczkę będzie wchodził i który no, można porównać do takiej właśnie autostrady, prawda? I do tego, że jedziemy albo autostradą dwupasmową i ona jest zatłoczona, albo jedziemy autostradą, prawda, cztero- albo pięciopasmową, gdzie te kolejne pasy można na nich szybciej jechać i możemy osiągać wyższe prędkości, oczywiście w ramach możliwych prędkości, w ramach ograniczeń, humorystycznie komentując. Natomiast to jest standard, który za chwilę będzie standardem, prawda, i będzie upowszechniany bardzo mocno i z tego tytułu będą na pewno nowe zakupy związane z urządzeniami, które będą obsługiwać ten nowy standard Wi-Fi czy Wi-Fi 7. To również nowe technologie. Tutaj wspomniałem o cyklu wymiany sprzętu, cyklu wymiany komputerów, szczególnie jeszcze dodatkowo wspieranym tymi zmianami w zakresie systemu operacyjnego, ale to również i właśnie popularyzacja rozwiązań AI. To będą nowe procesory, nowe komputery na nowych procesorach. Za chwileczkę o tym powiem na kolejnych slajdach, więc przejdę teraz dalej. To również zamówienia publiczne i tutaj przy zamówieniach publicznych chciałbym chwileczkę przystanąć, bo w tym minionym kwartale, w pierwszym kwartale tego roku myśmy odnotowali istotny spadek sprzedaży do firm, które uczestniczą w tych zamówieniach publicznych. My zauważyliśmy wyraźny trend spadku sprzedaży, spadku popytu i było to zbieżne z raportem MDP, który raportuje, pokazuje informacje na temat rynku przetargów publicznych. Zgodnie z tym raportem liczba zamówień, liczba nowych przetargów w pipeline spadła powyżej 50%, ale oczekuje się, że to będzie generować taki odroczony popyt, prawda, i że w kolejnych kwartałach te odroczone zakupy będą mieć miejsce nawet z jakąś tam, prawda, wzmożoną siłą. No i tym ostatnim takim, tą perspektywą, tym takim trendem, ale związanym z zieloną rewolucją, to są z jednej strony wymogi związane z raportowaniem w zakresie ESG, którym obecnie objęte są wszystkie duże i średnie firmy w Unii Europejskiej, ale również i zwiększone zainteresowanie rynku rozwiązaniami używanie zamiast posiadania i z tym związane właśnie wykorzystanie sprzętu z certyfikatem ESG, czyli z certyfikatem, który mówi o tym, że zostało to zbudowane w poszanowaniu środowiska, jak i również i z poszanowaniu, jeżeli chodzi o sprawy społeczne. I tutaj, tak jak powiedziałem przed chwileczką o tym KPO, chciałbym kilka słów więcej powiedzieć. Całe KPO to prawie tam 60 miliardów euro. Na transformację cyfrową jest przewidziane nieco ponad 21%, czyli 12,74 miliarda euro. No i tutaj, jak Państwo widzicie w tym bloczku, wybrane efekty. Ja nie będę ich czytał, natomiast one pokazują wszystkie te obszary, do których te środki mają trafić. A tak naprawdę to, co jest dla nas istotne, każdy z tych obszarów to są rozwiązania dedykowane, prawda, hardware, który my mamy w ofercie, czyli można powiedzieć, że w każdym z tych rozwiązań klienci, którzy, czy konsumenci, prawda, czy inwestorzy, którzy będą je realizować, nie sposób, żeby nas ominęli jako dostawcy tych rozwiązań przy naszej szerokiej ofercie produktowej, no i udziałach rynkowych, które posiadamy. Ten wymiar pokazuje kwoty w tych głównych obszarach, czyli dostęp do szybkiego internetu, chociażby to jest ponad 6 miliardów złotych, cyberbezpieczeństwo 2 miliardy, wyposażenie szkół i instytucji w odpowiednie urządzenia, infrastrukturę ICT ponad 3 miliardy, czyli on pokazuje ten slajd, ten inny wymiar zadysponowania kwotami przeznaczonymi na wsparcie wsparcie rozwoju IT w zakresie KPO. No i tak jak powiedziałem wcześniej, też chciałbym jeden slajd poświęcić
nowym rozwiązaniom, nowym procesom, przepraszam, nowym procesorom, które się nazywają NPU, które mają w swoich zamierzeniach wspierać właśnie te zwiększone potrzeby obliczeniowe. Zgodnie z ta klasa komputerów, zgodnie z tutaj takimi predykcjami Canalisa, prognozami, ona będzie w tym okresie 2024 do 2028 rozwijać się w tempie średniorocznym 44%. To jest kolejny element, czynnik popytowy. My, rozmawiając z naszymi partnerami, z naszymi vendorami, dostajemy informację, że te komputery w oparciu o te procesory NPU za chwileczkę będą wprowadzane do oferty, więc można oczekiwać, że no jest to taka, no powiedziałbym, mini rewolucja, prawda, jeżeli chodzi o sprzęt właśnie w oparciu, zbudowany w oparciu o nową kategorię, nowy rodzaj procesorów. Szanowni Państwo, przechodząc do wybranych kilku obszarów biznesowych, które zanotowały wzrosty, no bo jest tak, że nie wszystko nam spadało, prawda, że jak pokazujemy, że mamy minus tam 3% spadku, to znaczy, że wszystkie, prawda, obszary biznesowe czy produktowe nam spadały. Są obszary, które bardzo ładnie performowały w pierwszym kwartale i do takiego obszaru zaliczyć należy tablety. My jako grupa w pierwszym kwartale zanotowaliśmy wzrosty w tej kategorii produktowej o niemalże 26%. Rynek urósł również o prawie 16%. Dodatkową taką dobrą informacją jest informacja mówiąca o udziale produktów Apple'a, tabletów Apple'a w sprzedaży na rynku europejskim i w Polsce. W Polsce udział produktów Apple'a, tabletów Apple'a stanowi 22,5%, podczas gdy w Europie niemalże 50%. Więc tutaj pokazuje to, że my jako największy dystrybutor produktów Apple'a ogółem, ale również i tabletów w tym regionie Polska, Czechy, Słowacja, no te wzrosty, które najprawdopodobniej będą miały miejsce, czyli wzrosty udziałów tabletów Apple'a w tej strukturze sprzedaży Apple tabletów, będziemy tego beneficjentem w kolejnych okresach, ale obok produktów Apple'a również mamy w ofercie producentów innych, jak Lenovo, Microsoft, Samsung, Honor, prawda, czyli tych, którzy tworzą ponad 90% całości sprzedaży tabletów na rynku. I te wzrosty, jeżeli tylko będą w kolejnych kwartałach utrzymane, będziemy z pewnością ich beneficjentem. Jeżeli chodzi o segment VAT, w pierwszym kwartale nasza sprzedaż wzrosła o 4,4%. No ktoś powie, no kładziecie tak duży nacisk na ten VAT, to dlaczego tylko 4,4%? Otóż my zanotowaliśmy te wzrosty, uwzględniając tutaj w zasadzie bardzo słabe, no, bardzo słabe, znikomy popyt na rozwiązania zaawansowane ze strony partnerów, którzy biorą udział w zamówieniach publicznych. Ten spadek sprzedaży również odbił się, prawda, na tych rozwiązaniach zaawansowanych. Natomiast gdybyśmy mieli wyseparować sprzedaż produktów tylko tych, które są obok, prawda, zamówień tych takich publikowych, mówiąc kolokwialnie, to my zanotowaliśmy znacznie wyższe udziały, znacznie wyższe wzrosty, między innymi właśnie na rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa. I to również w tym kwartale ten taki wyraźny trend wzrostowy obserwujemy. Widzimy również po zainteresowaniu, jeżeli chodzi o szkolenia, webinaria, które realizujemy w ramach Centrum Kompetencyjnego, ten kierunek związany z przede wszystkim świadomością, uświadomieniem i dwa, potrzebą posiadania bezpiecznych rozwiązań w zakresie tego bezpieczeństwa w sieci jest coraz wyższy, a to stopniowo przekłada się właśnie na dodatkowy popyt, który jest generowany z rynku.
I no, kolejnym tym obszarem, który z naszej perspektywy wyglądał bardzo dobrze, jest to obszar sprzedaży oprogramowania w modelu subskrypcyjnym. Jak pokazujemy, w pierwszym kwartale zanotowaliśmy wzrosty ilości sprzedanych usług, czyli tak zwanych sitów, o 30%. Obroty były niższe o 7%. To też wynika z różnej struktury zakupów, prawda? Albo mniejsze, albo większe wartości tych zamówień. Natomiast dla nas bardzo ważna jest informacja ta pierwsza, czyli mówiąca o tym, jak bardzo szeroko, jak bardzo mocno wchodzimy w rynek, jak dużo więcej tych sitów sprzedajemy. Informacja po tym pierwszym kwartale pokazuje, że czy ta, wyniki po pierwszym kwartale pokazują, że w dalszym ciągu zwiększamy nasz udział w rynku i jakby pokrywanie tego zapotrzebowania na oprogramowanie w modelu subskrypcyjnym. Ten wzrost o kolejne 30% jest tego najlepszym przykładem. No i ostatni z takich obszarów biznesowych, które tutaj Państwu chciałem mówić, to obszar AGD. I na tym tle również rozwój sieci Kakto, czyli sieci, do której sprzedajemy produkty RTV i AGD. Sprzedaż w segmencie AGD w Polsce wzrosła nam o 3%. My do sieci Kakto sprzedaliśmy o 12% więcej, czyli można powiedzieć, że nawet szybciej ta sieć Kakto nam się rozwijała, sprzedaż tej sieci Kakto produktów AGD niż do pozostałych partnerów. No i tutaj oczekujemy, można powiedzieć, tak jak ten tytuł tego slajdu, oczekiwanie na ożywienie popytu, oczekujemy tego dodatkowego popytu, który przede wszystkim będzie pochodził właśnie z zamówień ze strony nowych posiadaczy mieszkania, przy meblowaniu, prawda, przy wyposażaniu sprzętem AGD. Oczekuje się, że te kolejne kwartały mogą przynieść ożywienie. No i nasza oferta produktowa, można powiedzieć pełna oferta, bo mamy wszystkich największych graczy na tym rynku, powinna zaspokoić potrzeby i dzięki i tej sieci Kakto i partnerom niezależnym odnotowywać kolejne dynamiczne wzrosty. Szanowni Państwo, nie sposób pominąć slajdu ESG. Również w tym zakresie jesteśmy aktywni. Jesteśmy w oparciu o statystykę, o taki ranking EcoVadis w gronie 12 najlepszych dystrybutorów IT. Rozwijamy nasze obszary związane z ekologią. Ja przed kwartałem mówiłem Państwu, przed dwoma kwartałami o naszej inwestycji w odnawialne źródła energii, tutaj w farmę fotowoltaiczną. Jesteśmy na ukończeniu. Dzisiaj rano nasi pracownicy przyjmowali montaż transformatora, więc myślę, że lada, może nie dzień, ale lada tydzień ta farma zostanie uruchomiona, więc to tym bardziej będzie miało przełożenie pozytywne na nasze koszty i te SGA pod jeszcze większą kontrolą będziemy w stanie mieć i kontrolować w kolejnych kwartałach. Również w obszarze społecznym, w obszarze governance realizujemy projekty, które przynoszą efekty. No i tutaj staramy się budować naszą aktywność w ESG w taki sposób bardzo aktywny i długoterminowy. Jesteśmy jako grupa wynagradzani, można powiedzieć, najbardziej docenianą spółką w branży. Od października, czyli od początku tego roku finansowego, otrzymaliśmy 25 nagród i wyróżnień od vendorów, od naszych partnerów handlowych, jak i również przez instytucje takie jak Kontekst, za co bardzo dziękujemy. No i jednocześnie jest to dla nas duże wyzwanie do kolejnej ciężkiej pracy i do no, osiągania kolejnych nagród za kolejne bardzo dobre współprace i osiągane efekty. Szanowni Państwo, pozostało mi zaprosić Państwa do korzystania, do prenumeraty naszego newslettera inwestorskiego, do odwiedzania nas na kanałach, na social media, na LinkedInie, na Facebooku, na YouTubie, ale również na X-ie, czyli na Twitterze.